Budapesztańskie Mistrzostwa Europy Kadetów, młodzieżowców i seniorów w karate Kyokushin przyniosły triumf zarówno polskiej kadrze, jak i zawodnikom z suwalskiego klubu. Polska kadra zdobyła łącznie 16 medali, 2 złote, 2 srebrne i 12 brązowych. W kadrze narodowej 6 zawodników to sportowcy z suwalskiego klubu karate Kyokushin. Osiągnęli wielki sukces, zdobywając łącznie 4 medale. W kumite 1 srebrny i 2 brązowe oraz 1 brązowy w kata. Na początku turnieju na skutek przegranych walk z rywalizacji wypadł Piotr Barwicki i Aleksandra Mozerys. Druga Ola w naszym składzie pierwszej walki nie musiała stoczyć. Jej rywalka nie stawiła się na macie. W drugim pojedynku w kumite powyżej 65 kg pokonała Bułgarkę, która w ostatecznym rozrachunku wyjechała z Budapesztu z tytułem mistrzyni Europy, a Aleksandra Górska wróciła do kraju z brązowym krążkiem na szyi. Damial i Daniel Biłbakowie również wrócili z medalami. Srebro zawisło na szyi Damiana, który w kumite do 65 kg zmierzał do najwyższego podium przez 3 kolejne walki. Przegrał przed czasem finałowy pojedynek z ukraińskim zawodnikiem Bohdanem Lemiszko. Drugi z bliźniaków, Daniel, startował w kumite do 70 kg. Wygrał starcia z Węgrem i Gruzinem. Przegrał półfinał z zawodnikiem z Ukrainy, Sewerynem Pali, który wyjechał z Budapesztu jako mistrz Europy. Daniel natomiast wrócił do kraju jako trzeci zawodnik kontynentu. Michałowi Karpowiczowi nie powiodło się w kumite, ale w kata zdobył brąz. Kolejno pokonał zawodników litewskiego i węgierskiego. W półfinale stosunkiem głosów 3-2 przegrał rywalizację z broniącym tytułu mistrzowskiego Ukraińcem Jarosławem Kowalczukiem.